12 tom, 15 maja 1920 roku. Ukrzyżowanie Jezusa w odwiecznej woli Ojca jest całkowite i rozciąga się na wszystkich. Skarżyłam się mojemu słodkiemu Jezusowi, mówiąc do Niego: gdzie są Twoje obietnice? Nie mam już krzyża, nie jestem już podobna do Ciebie, wszystko zniknęło. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko opłakiwać mój bolesny koniec. Jezus zaś poruszył się i powiedział mi w moim wnętrzu: córko moja, moje ukrzyżowanie było kompletne. A wiesz dlaczego? Ponieważ zostało dokonane w odwiecznej woli mojego Ojca. W Jego woli krzyż stał się tak długi i szeroki, że objął wszystkie wieki i przeniknął do każdego serca, teraźniejszego, przeszłego i przyszłego, tak iż zostałem ukrzyżowany w każdym sercu każdego stworzenia. Wola Boża wbiła gwoździe w całe moje wnętrze, w moje pragnienia, w moje uczucia i bicia serca. Mogę powiedzieć, że nie miałem własnego życia, ale miałem życie odwiecznej woli, która zamknęła we mnie wszystkie stworzenia i chciała, abym za wszystko jej odpowiedział. Moje ukrzyżowanie nigdy nie byłoby kompletne ani obszerne, tak aby objąć wszystkich, gdyby odwieczna wola nie była jego aktorem. Chcę więc, aby ukrzyżowanie również w Tobie było kompletne i rozciągnięte na wszystkich. To dlatego nieustannie wzywam Cię do mojej woli i ponaglam Cię, abyś przyniosła przed Najwyższy Majestat całą ludzką rodzinę i w imieniu wszystkich dokonała czynów, których oni nie dokonują. Zapomnienie o sobie i brak osobistych rozmyślań nie są niczym innym jak gwoździami, które wbija moja wola. Moja wola nie potrafi czynić małych i niekompletnych rzeczy. Stając się koroną wokół duszy, pragnie w sobie duszy. Rozciągając duszę po całym środowisku swojej odwiecznej woli, umieszcza w niej pieczęć ukończenia swojego dzieła. Moja wola usuwa z wnętrza stworzenia wszystko, co ludzkie i umieszcza w nim wszystko, co boskie. I aby być bardziej pewną, utwierdza całe jego wnętrze, wbijając tyle gwoździ, ile ludzkich czynów może dokonać stworzenie, i zastępuje je boskimi czynami. W ten sposób tworzy prawdziwe ukrzyżowanie i to nie na jakiś czas, ale na całe życie.